Big Idea, czyli po polsku wielki pomysł, to w marketingu i reklamie termin, który jest używany, żeby spróbować zakomunikować markę, produkt bądź koncepcję dla publiczności poprzez tworzenie właśnie silnego przekazu, który przesuwa te granice marki i rezonuje z konsumentami. Ale dlaczego to takie ważne? Bo jeśli się nie wyróżnisz na rynku, jeśli Twoje produkty nie będą inne, to staniesz się taki sam jak inne firmy. A jeśli coś jest przeciętne, to wygrywa ten, kto ma większy budżet marketingowy i może drożej po prostu w większej cenie pozyskać klienta. Wtedy zaczyna się wyniszczająca walka na budżety. Dlatego dzisiaj omówimy, jak się tworzy właśnie Big Idea, a także pokażę Tobie ciekawe przykłady topowych marek, a właściwie jeden bardzo, bardzo ciekawy przykład. Zaczynajmy, Rafał Schreiner. Nowoczesny marketing opiera się właśnie na analizie, na modelowaniu, na sztucznej inteligencji i na uczeniu maszynowym. Wielkie pomysły, czyli Big Idea, nigdy nie były tworzone pod tego typu frameworki. Bo kiedyś, jeśli Twoje Big Idea było do kitu, to po prostu nie mogłeś w żaden sposób tego zamaskować czy podciągnąć w jakiś sposób za pomocą performance'u, czyli tego performance marketingu. Po prostu produkt się nie sprzedawał i tyle. Bez jasnej, bez takiej skutecznej i odróżniającej Ciebie koncepcji, miałeś o wiele niższą szansę i tak samo jest teraz, że w ogóle Twój marketing będzie w jakiś sposób działał, reklamy będą przyciągać klientów i będą rezonować z grupą odbiorców. Dlatego potrzebujesz właśnie Big Idea, czyli tego naszego wielkiego pomysłu. Widzisz, element kreatywny każdej kampanii jest zdecydowanie jednym z najtrudniejszych do wykonania, bo o ile na przykład ustawienie reklam, czy nauka obsługi systemu reklamowego TikTok, Google Ads czy Facebook, to nie jest trudne. Tego można się nauczyć z czasem. To o tyle Big Idea już nie, bo to jest koncepcja wysoce kreatywna. A jak wiemy, proces kreatywnego myślenia, wymyślania po prostu nie jest taki prosty i wielu ludziom przysparza trudności, zwłaszcza jeśli chcesz to zrobić samemu dla siebie, bo z reguły zawsze tak jest. Zauważ, że jeśli w coś jesteś zaangażowany emocjonalnie, w robienie czegoś dla siebie, to jest to znacznie trudniejsze niż wymyślenie koncepcji czy rozwiązania dla nowej firmy czy dla innej w ogóle osoby, z którą nie jesteśmy powiązani emocjonalnie. I każda nowa kampania, albo na przykład to tworzenie wyróżnika dla firmy, wymaga, pamiętaj, mocnego motywu, wymaga też mocnego haczyka, czyli z angielskiego na to mówi się hook. Jest to element, który po prostu ma zaciekawić i rzuca się w oczy. Motyw natomiast powoduje to, że ludzie będą udostępniali Twoją reklamę, będą wykonywać CTA, czyli call to action, to działanie i że ta reklama, marketing, przesłanie zostanie zapamiętane. Główną ideą kampanii jest właśnie nadrzędny przekaz, kiedy tworzysz za pomocą każdego elementu i te elementy wchodzą później na całość, na ten cały obraz, po to, żeby lepiej rezonować. I Big Idea ponadto nie może być takim, wiesz, abstrakcyjnym konceptem, który w ogóle nie będzie współgrał z Twoim brandem czy z dotychczasowym postrzeganiem Twojej firmy czy produktu na rynku, bo to nie zapewni wtedy tego maksymalnego wpływu. I teraz kluczowe pytanie, jak stworzyć Big Idea? Widzisz, wielkie idee, jeśli zrobisz je dobrze, potrafią przywnąć, tak przystać się do Twojej marki na stałe albo na wiele lat. I Big Idea właśnie zapewnia taką wspólną wizję, która będzie towarzyszyć po prostu Twojej firmie, Twojej organizacji i będzie prowadzić do lepszej realizacji poprzez wszystkie działy. I żeby odkryć albo udoskonalić po prostu swój wielki pomysł Big Idea, zastanów się nad takimi czterema pytaniami. Pierwszy to jest cel końcowy, czyli co chcesz osiągnąć, jak będzie wyglądać Twoja firma po całkowitym zakończeniu, jakie emocje chcesz wywoływać i z czym chcesz, żeby Twój produkt był po prostu kojarzony w przyszłości. Numer dwa to jest pasja. Czyli co Ty lubisz robić, albo co Twoja firma robi już dobrze w tym momencie. To jest to, z czym ona jest kojarzona, ok? Czyli jakie są Twoje mocne strony w oparciu o pracowników, o wyniki, które osiągałeś na przykład w przeszłości i na dostępne zasoby, ok? Trzeci krok to jest przywództwo. Czyli w czym Twoja organizacja jest liderem i w czym chcesz, żeby była. W czym jesteś zdecydowany być na 100% najlepszy na świecie. I punkt czwarty to jest wpływ, czyli gdzie Twoja firma może mieć największy wpływ? W jakich obszarach? I kiedy masz odpowiedź na te pytania, na te cztery pytania, to zastanów się, kim jest Twój odbiorca docelowy, jak z etapu świadomości przechodzą do decyzji, jak powie, bo tego nie wie praktycznie nikt, z kim rozmawiam, i co chcą zobaczyć, ok? Te trzy pytania. Widzisz, jak w przypadku każdego procesu odkrywania,
tego procesu kreatywnego, to pamiętaj, żeby postawić się w pierwszej kolejności z perspektywy klienta, ok? Zaczynamy od klienta, nie od nas. Czyli to, czego on chciałby doświadczyć od Twojej firmy, a nie to, co Ty chcesz mu narzucić. Widzisz, musisz być otwarty na wszelkie pomysły, nawet te, które na początku wydają się bezsensowne czy niedorzeczne. I tutaj bardzo pomaga stworzenie kilku kampanii, tak żebyś mógł później przeprowadzić na przykład ankiety od osób, które kupiły. I dobrze jest stworzyć, ja na to mówię, kilka kątów, z których podchodzimy do tematu, czyli głównie chodzi o zyski i stratę. Wtedy Twój przekaz, Twoje big idea skupia się na jednym, albo na tym, co klient może zyskać, albo co może stracić i następnie badasz, co lepiej z nimi rezonuje. I jeden taki mega naprawdę przykład, jeśli chodzi o big idea. Nie będę tutaj omawiał Nike czy Apple, bo to jest zbyt oczywiste, to jest proste, możesz sobie to łatwo wygooglować, ale chciałbym poruszyć kampanię bardzo nudnego produktu, tak żebyś zobaczył, że nawet u siebie, jeśli sprzedajesz coś bardzo nudnego, to możesz stworzyć coś bardzo, bardzo fajnego. Mianowicie chodzi o mleko. Widzisz, w latach 90. z Kalifornii farmerzy stanęli przed olbrzymim problemem, ponieważ mało kto w ogóle kupował mleko. I mówiono po prostu, że nie da się z tym nic zrobić, bo mleko jest nudne, mleko się nie zmienia, nie można robić upgrade'ów tego produktu, ono jest białe, ma ten sam smak i tak dalej, i tak dalej. No i był poważny problem, bo urząd, który jest właśnie w Kalifornii odpowiedzialny za kontakty z farmerami, za dystrybucję mleka, nie wiem, jakby to było w języku polskim, urząd od spraw weterynarii mleka, nieważne, strzelam. No i oni stanęli przed dużym problemem, a musieli go rozwiązać. No bo to mogło oznaczać właśnie krach dla farmerów. Zatrudniono więc kilku dobrych copywriterów i marketerów, w tym na przykład Johna Steele. I w trakcie burzy mózgów powstał slogan Got Milk, czyli masz mleko? I widzisz, to hasło okazało się strzałem w dziesiątkę i stało się naprawdę bardzo, bardzo trendy. Zapoczątkowało taki nowy trend. Nawet na jednym z plakatów reklamowych, bo tych kampanii było kilka, które już podłapały to hasło Got Milk, była sama Whoopi Goldberg. Naprawdę, jeśli wygooglujesz sobie Got Milk kampanię, to zobaczysz bardzo ciekawe banery, one były powiązane z ciasteczkami, z jakimiś kanapkami, z masłem orzechowym, z jedzeniem ciasta. To się tak na maksa zakorzeniło, że sprzedaż mleka znowu wróciła na wysoki poziom i była taka mega, mega trendy. I to było takie hasło, że ludzie je wypowiadali na co dzień w życiu. Got Milk. Tak jak na przykład kilku operatorów miało też u nas z sieci telekomórkowych i komórkowych miało takie ciekawe hasła, które też przylgnęły. Na przykład kiedyś Heja miała takie hasła. Także nawet jeśli sprzedajesz coś nudnego, to Big Idea z takim ciekawym USP sloganem możesz wymyślić jak najbardziej. I oczywiście zachęcam do subskrybowania tego odcinka, tego kanału, udostępnienia dalej, bo im więcej jest subskrypcji, tym ja tworzę więcej tych odcinków. Wszystkiego dobrego życzę, Rafał Schreiner. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unique SEO? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unique SEO jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na uniqueseo.pl i wypełnij formularz.